Nie miała. Taki jest temat dzisiejszego odcinka. Pasożyt czy półpasożyt? Jest trująca czy może leczy? Do tej pory jemioła kojarzyła mi się ze świętami Bożego Narodzenia, ponieważ co roku moja mama i babcia ją kupowały i przystrajały nią dom, a także kojarzy mi się z drogą nad morze, która prowadzi przez cieplejsze rejony Polski. Nigdy nie pomyślałam, że jemiołę można przyjmować wewnętrznie. Czasem, jak wsiąkam w świat ziół, odkrywam nowe zastosowanie roślin, których do tej pory nie posądzałam w ogóle o to, że mogą mieć właściwości lecznicze. Zbliżają się święta, więc na pewno postaramy się z mężem zdobyć jemiołę i w tym roku, oprócz dekoracji, zostanie z nami na dłużej. Ale w jakiej formie? Tego jeszcze nie wiem. Jak we wstępie wspomniałam, jemioła kojarzy mi się ze świętami i zapewne nie tylko mi. W kulturze ludowej przypisywane są jej magiczne właściwości, jak zapewnienie dobrobytu czy do odpędzenia złych duchów. Dawniej znana była pod nazwami takim jak zimorost, kołtun lub strzęśla. Wieszano gałązki jemioły pod sufitem, wprowadzając do domu nowy porządek, sakrum. Według podań i starych ksiąg jemioła powinna być zawieszana nie później niż 24 grudnia przed pierwszą gwiazdką i wigilijną kolacją, a zasuszoną jemiołę powinno się przechowywać do roku następnego lub spalić w święto Trzech Króli. W sumie są trzy takie miejsca, gdzie wieszano jemiołę. W kuchni, a dokładnie nad piecem lub źródłem ognia, zapewniając tym samym ochronę przed pożarem i piorunami. Nad wejściem, gdzie wita się gości, miała zapewnić ochronę rodziny i domu przed złymi mocami oraz złodziejami. Nad stołem miała przynosić szczęście i dostatek, a życzenia wypowiedziane pod nią miały się spełniać, ale warunkiem było, że będą one szczere. Dodatkowo godzenie się pod jemiołą miało zapewnić niezniszczalną i trwałą zgodę. Współcześnie jemioła znana jest ze zwyczaju wieszania gałązek w centralnym punkcie lub nad drzwiami w celu skradzenia pocałunku. Pocałunek ten wróży miłość, szczęście oraz powodzenie. Dla małżeństwa lub pary oznacza umocnienie się miłości i dobrobyt. Do Polski zwyczaj ten przywędrował z Anglii, gdzie znany jest od początku XVIII wieku. Ale pojawiają się zapiski, gdzie w wierzeniach jemioła była już znana w czasach przedchrześcijańskich. Jemioła była uznana za dar bogów. Nie posiada korzeni i nie rośnie z ziemi, więc musi pochodzić od bogów. Takie były dawne wierzenia. Zbierana zawsze z należytym poszanowaniem i niezwykłą starannością. Rzadko rośnie na dębach, dlatego gdy się pojawia na tym drzewie, była otaczana szczególnymi względami. Była bardzo ceniona przez druidów celtyckich, którzy nie znali świętszej rośliny niż jemioły. Zbierali ją w szóstym dniu po nowiu, rozpoczynając w ten sposób rytuał. Kapłan na biało ubrany wchodził na drzewo, ścinał jemiołę złotym sierpem i spuszczał na białą płachtę, tak aby żaden listek nie dotknął ziemi. Po czym składał ofiarę z dwóch białych byków, pierwszy raz ujarzmionych, błagając bóstwo o błogosławieństwo. Całą tę ceremonię opisuje Pliniusz. Ceremonia nazywała się kultem odradzającego słońca. Nazwa wiązała się z zimowym przesileniem, kiedy słońce brało górę nad nocą, czyli jednym słowem dzień stawał się dłuższy. Następnie druidzi sporządzali z jemioły napój, który używali jako afrodyzjak, odtrutkę czy też lek na bezpłodność. Co ciekawe, podobne obrzędy były też u Słowian jako kolęda, czy u Germanów znany jako Julfest. Jednym słowem,
Jemioła to roślina o wielkiej mocy, umożliwiająca kontakt ze strefą boską i ludzką. Tyle o historii i boskości tej rośliny, a teraz przejdźmy do samej rośliny i jej właściwości leczniczych. Jemioła pospolita, jemioła biała, strzęśla, Visculum album, roślina zimozielona, półpasożytnicza, rosnąca w całej Europie, ale głównie w cieplejszych rejonach, gdzie nie ma ostrych zim. Ma zdolność fotosyntezy, a z żywiciela pobiera wodę oraz sole mineralne. Roślina porasta drzewa, głównie liściaste, chociaż na iglastych też się pojawia, ale stosunkowo rzadko. Rośnie najczęściej na topolach, lipach, klonach, brzozach i drzewach owocowych, czasem na drzewach iglastych, ale nie wszystkich. Przyjmuje część właściwości leczniczych od żywiciela. Jest pożywieniem dla ptaków, ale tylko jemiołuszki i paszkoty połykają całe owocniki i przyczyniają się do jej rozsiewania. Przybiera kształt kulisty, o średnicy do około 1 metra. Owocniki są białe, kuliste, łodyga zielona, korkowa ciejąca. Nie posiada typowych korzeni, a jedynie ssawki biegnące pod korą swojego żywiciela. Rozgałęzia się też tak zwanymi odgałęziami wtórnymi, wrastającymi w głąb rośliny. Liście od 2 do 8 cm i szerokości od 0,5 do 2 cm. Grube, skórzaste, szeroko lancetowate, zaokrąglone, żółto-zielone i zielone. Roślina dwupienna z jednopłciowymi kwiatami. Kwiaty koloru żółtawego o niewielkich rozmiarach i miłej woni, wydzielające dużą ilość nektaru. Owoce dojrzewają późną jesienią i wczesną wiosną. Krewniaczkami jemioły pospolitej są jemioła pospolita rozpierzchła i jemioła pospolita jodłowa, które nieco różnią się od siebie owocem i liściem. Jemioła jest pod prawną ochroną w Europie Północnej. Jest rośliną o właściwościach leczniczych. Pisze o nich już w III wieku przed naszą erą Teofrast, uczeń Arystotelesa. W Japonii leczono nią bezpłodność kobiet. Pędy i liście są chętnie zjadane przez kozy, owce i bydło domowe. W starożytnym Rzymie kleisty miąższ był wykorzystywany do robienia pułapek na małe ptaki. Naukowa nazwa Viscum oznacza lep. Zazwyczaj jest pozyskiwana ze stanu dzikiego, ale jest też możliwa i uprawa. W tym celu należy zerwać owoce wczesną zimą i rozgnieść je na gałęzi drzewa, ale najlepiej zrobić to na dolnej stronie gałęzi lub konaru. Na co działa jemioła pospolita? Na obniżenie ciśnienia krwi, pomaga uporać się z zawrotami głowy wywoływanymi przez miażdżycę. Łagodzi szumy uszne oraz przytępienie słuchu. Pomaga przy uderzeniach goranca wywołanych menopauzą. Łagodzi drętwienie rąk i nóg. Poprawia dotlenienie mięśnia sercowego. Usprawnia krążenie krwi. Poprawia pamięć. Poprawia wzrok. Stabilizuje pracę trzustki. Pobudza układ odpornościowy. Wpływa na płodność. Działa przeciwgorączkowo. Zmniejsza obfitość krwawień miesiączkowych. Podnosi krzepliwość krwi. Działa uspokajająco. Uszczelnia i wzmacnia naczynia krwionośne. Działa rozkurczowo. Działa przeciwzapalnie. Ma działanie przeciwpadaczkowe. Działa przeciwkrwotocznie. Maść może posłużyć do smarowania guzów zewnętrznych w stanach rakowych. Wspomaga leczenie trądziku i łuszczycy. Pomocne jest w leczeniu zapalenia przydatków, układu moczowego, trawiennego, oddechowego. Dawniej przetwory służyły jako środek przeciwrobaczy. Lektyny jemioły zmniejszają ryzyko przerzutów nowotworowych. Zwiększa uwalnianie endorfin. Poprawia przemianę materii. Działa żółciopędnie i moczopędnie. Co zawiera jemioła? Jaki jest jej skład? Wymienię tylko te najważniejsze. Bez wyjaśnienia szczegółowego, ponieważ ten film trwałby kilka godzin. Więc tak, jemioła zawiera m.in. flawonoidy, kwas oleanolowy,
pochodne kwercetyny, kwas betulinowy, kwas ursolowy, alkohole cukrowe, polisacharydy o aktywności immunotropowej, fitosterole, wapń, potas, cynk, polipeptydy, glikoproteidy, acetylocholinę, beta-fenyloetyloaminę, tyraminę, lektyny glikoproteinowe, kwas kawowy, kwas gentyzynowy, fenylpropanoidy, mangan, magnez. Jemiołę zbieramy między grudniem a kwietniem, kiedy ma mocno wykształcone i dojrzałe owocniki. Doktor Różański w swoich publikacjach pisze, iż najskuteczniejsze działanie jemioły jest po podaniu podskórnym lub domięśniowym preparatów z jemiołą, ponieważ gorąca woda, sole, alkohol uszkadzają struktury jemioły, przez co traci część fitoterapeutycznych właściwości. A podana doustnie jest trawiona i również w ten sposób pozbawiona częściowo działania leczniczego. Jemiołę oprócz użytku wewnętrznego można stosować zewnętrznie w formie maści, którą możemy sami zrobić, a do tego celu są potrzebne owoce jemioły. Oprócz maści możemy zrobić maceraty, intrakty lub wyciągi alkoholowe, ale przepisy będą w innym filmiku. Nie rezygnujmy jednak ze sporządzania wszelkich wyciągów z tej rośliny, bo mimo iż podana doustnie jest trawiona i pozbawienia częściowo działania leczniczego, to jednak warto jest ją przyjmować dla pozostałych związków, wciąż dobroczynnego wpływu na nasz organizm. Na koniec najważniejsza uwaga. Jak w przypadku każdej rośliny, musimy uważać, bo nie wszystko, co jest naturalne, jest bezpieczne. Dlatego zanim przystąpimy do sporządzania jakichś specyfików, dokładnie sprawdźmy przepis i jego dawkowanie oraz czy na pewno możemy tę roślinę przyjmować, bo jak powiedział Paracelsus, wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, bo tylko dawka czyni truciznę. Najlepiej nigdy samemu na własną rękę nie brać ziół, o których nie mamy pojęcia, a po poradę zgłosić się do wykwalifikowanego zielarza fitoterapeuty lub naturopaty z dyplomami państwowymi. Osoby zajmujące się tym na co dzień mają wiedzę, w jakich dawkach i z czym można, a z czym nie można łączyć danego specyfiku. Bo tak samo jak w przypadku leków syntetycznych, tak i w przypadku ziół występuje wzajemne oddziaływanie, czasem negatywne, a czasem pozytywne. Nie wszystko ze wszystkim można łączyć. Dziękuję za oglądnięcie kolejnego odcinka. Jeśli Wam się podobał, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Będę mega, mega wdzięczna. Wiedząc, że Wam się podoba to, co robię, dostaję powera do nagrywania dalszych filmów. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!